Nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa 600 tysięcy złotych Rada Miejska w Brodnicy przeznaczyła na budżet obywatelski, który zostanie wykorzystany na projekty inwestycyjne mieszkańców miasta. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o całą procedurę budżetu obywatelskiego, mieszkańcy będą mogli zgłaszać projekty inwestycyjne. Następnie komisja weryfikacyjna będzie weryfikowała je pod kątem formalno-prawnym. Mieszkańcy będą głosować. No i te projekty, które zdobędą największą liczbę punktów, będą przeznaczone do realizacji. Muszą to być projekty przede wszystkim, które będą realizowane na terenie własnym miasta Brodnicy. Muszą to być projekty ogólnodostępne. Natomiast pomysły liczymy tutaj na inwencje mieszkańców. Mogą to być chodniki, mogą to być place zabaw, mogą to być murale dzisiaj bardzo popularne. Tego typu rzeczy. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, która była inicjatorem tej uchwały, zorganizuje dla mieszkańców spotkanie. Myślę, że będzie to jeszcze przed świętami, na którym omówimy dokładnie cały regulamin budżetu. Harmonogram budżetu przedstawia się w taki sposób, że rozpoczynamy całą procedurę 16 stycznia. Pierwszy okres to będzie zgłaszanie projektów. Będzie to trwało miesiąc. Następnie od połowy lutego do końca kwietnia będą one weryfikowane przez powołaną przez burmistrza komisję. Następnie w maju to będzie okres głosowania, później liczenie głosów i ogłoszenie wyników. Cała procedura kończy się 20 czerwca. Myślę, że istotną rzeczą jest to, że w konsultacjach, bo budżet obywatelski to konsultacje społeczne, w konsultacjach będą mogli brać udział osoby pełnoletnie, i każdy projekt będzie wymagał podpisu przynajmniej 10 osób, mieszkańców Brodnicy.